Szanowna Pani Prezydentowo, Szanowny Panie Prezesie, Szanowna Pani Dyrektor, wszyscy zaproszeni goście, bardzo szanowni, Pani Anna, szanowna i kochana, bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, jestem bardzo wzruszona i wdzięczna za dołączenie do tak wspaniałej akcji i chciałam powiedzieć tylko dwa słowa, bo nie chcę przedłużać tego powitania. Reprezentuję fundację od 20 lat Fundacji na Rzecz Osób Dorosłych z Autyzmem, takich osób, które są bardzo niesamodzielne. Stworzyliśmy dla nich farmę życia, miejsce bardzo świadczące kompleksową pomoc. Tam nasi mieszkają, to jest pierwszy dom, który powstał w Polsce i który ciągle jest jeszcze jedynym domem, gdzie osoby niesamodzielne mieszkają w godziwych warunkach, w bardzo dobrym, pięknym miejscu i gdzie otrzymują taką pomoc, jaka jest potrzebna. To jest piękne miejsce, ponieważ blisko jurajskich parków krajobrazowych, no i sprawdzone. Serdecznie Państwa zapraszam. Prace, które tutaj przyszły na aukcję, stworzyli mieszkańcy domu. Cztery z nich to stworzyli mieszkańcy domu, dwie uczestnicy zajęć dziennych, którzy przyjeżdżają z Krakowa do Więckowic, to jest 15 kilometrów od Krakowa, przyjeżdżają, ponieważ w Krakowie nie było dla nich miejsca w żadnej placówce. Także mamy ponad 35 uczestników na farmie i 7-hektarowe gospodarstwo ekologiczne. Gdyby Państwo było po drodze, a nawet nie po drodze, bardzo serdecznie zapraszam i bardzo dziękuję, że mogę brać udział tutaj w tym wydarzeniu.